Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku na kanale. I oczywiście kolejna wizyta Luxiona. I dzisiaj mamy piąteczek, więc dopiero jakby dopiero się zaczyna, dopiero dzisiaj wylądował jakby. Więc jest jeszcze czas, żeby właśnie sobie ogarnąć co ma i żeby sobie ewentualnie coś kupić. I oczywiście standardowo Luxon jest do poniedziałku, do resetu, czyli do godziny 13. I dziś przy tej wizycie ma bardzo ciekawe rzeczy, bo mamy tak, mamy kostium Amaryllis Archer, czyli ten chyba walentynkowy taki kostium, o ile dobrze pamiętam. To jest do Shadowhuntera, jak mi się wydaje, tak, to jest do Shadowhuntera i to jest chyba właśnie ten taki walentynkowy. Jup, to jest walentynkowy kostiumek do Shadowhuntera. No tutaj całkiem fajny, dużo mastery daje, także polecam sobie go kupić, bo on jest dosyć tani, więc warto go mieć po prostu. 40 końców za taki kostium. Oczywiście kostium jest jednorazowy, czyli po prostu go odblokowujemy i dostajemy mastery. I jakby sprzedać już go nie możemy. No ale jak kostium, który no, sporo mastery daje, bo on daje, już wam mówię, no 70 plus jeszcze chyba jakieś te dodatki, czyli tam czapka, czyli no hat i bronie, no to wiadomo, czy tam będzie jakieś 80 chyba, 85, więc no ten kostium akurat daje całkiem sporo, nie, więc warto za 40 końców go sobie kupić. On jest nietradowalny, więc jak już mówiłem, sprzedać go nie możemy, ale po mastery na pewno się opłaca. Dalej mamy Mounta Well Traveled Treasure za 65, no to raczej pod mastery bierzemy. Potem mamy jeszcze SS Solidarity za 100 końców. To akurat możemy albo pod mastery, albo żeby sobie sprzedać, nie? Bo to akurat jest też drogi mount na markecie. Więc warto też sobie go, jak macie końce i chcecie po prostu sobie wymienić na flux, to też warto sobie właśnie tą młódkę kupić. Mamy też Wingsy Firework Flyers. Czy one pod masę, zresztą zobaczmy sobie, czy one w ogóle są tradowalne. Firework. Czyli one są chyba nie... Nie trap double te skrzydełka. Zresztą mogę sobie zobaczyć tutaj. Jup, one są nietradowalne, bo one są eventowe. Gdyby były tradowane, to tutaj był ten znaczek, że mogę sobie na przykład, że mogę sobie sprawdzić, czy na markecie są, ale jak nie ma, no to znaczy, że te skrzydełka są nutre double. Nutre double. Mamy też Alaya Cotton Candy, który też możemy sobie kupić pod flux, bo on daje nam 50 Magic Finda, więc tutaj jako ally pod Magic Find na pewno będzie dobry i też będzie drogi, bo Magic Find, nie? To tutaj akurat warto mieć ally'a pod Magic Find, więc tutaj mamy takie dwa przedmioty, które warto kupić pod flux, czyli Cotton Candy i SS Solidarity. Pod mastery oczywiście kostium, pod mastery oczywiście tutaj ten mount i pod mastery oczywiście skrzydełka, bo one dają stówę aż, nie? Więc tutaj też warto. Mamy też oczywiście standardowo Style Stasze, mamy Bound Brilliance tym razem za 25 za 1. Więc jeśli ktoś chce sobie gemiksy ulepszać, no to tutaj ma okazję sobie troszeczkę jakby podboostować. No tanie to nie jest, bo 25 końców, no ale jeśli kogoś stać, no to sobie może kupić. I oczywiście mamy też standardowo 15 Dragon Souli, więc tutaj jeśli ktoś chce sobie odblokować smoczka, no to tutaj ma też kolejną okazję. No i cóż, Cotton Candy aktualnie jest. Cotton Candy aktualnie jest za prawie 400 tysięcy fluxa.
Więc tutaj jest naprawdę drogi ten mount, znaczy drogi ten alej, więc tutaj warto, no on i to dzisiaj dopiero jest pierwszy dzień, nie? Więc on na pewno jeszcze stanieje, ale i tak warto go sobie kupić, żeby go po prostu sprzedać później, nie? I SS Solidarity, SS All jest za 230, więc no jak sami widzicie, tutaj jest jakby te 80 końców różnicy, ale jednak chyba ten Cotton Candy będzie się dłużej trzymał, jeśli chodzi o tą cenę, nie? Bo tutaj Solidarity jest w sumie tylko pod mastery, jeśli go chcemy sprzedać, bo te stateczki dają jednak sol. One dają po 50, a on jeszcze daje, kurde, ten. On jeszcze daje mastery giełdowe. Aha! Więc tutaj też jest jakby, można powiedzieć, że dostajemy, kurde, po podwójne mastery. Bo mamy zwykłe mastery i jeszcze giełdowe mastery. Więc tutaj warto też sobie kupić, jeśli nie macie setki w giełdzie, nie? W tym giełdowym mastery, to też warto sobie kupić ten stateczek. Żeby sobie tutaj podbić, nie? To masterkę. Więc też warto sobie ten statek kupić, chociażby właśnie, żeby go sobie użyć, nie? Więc no, ten stateczek też może trochę zdrożyć, nie? Bo to jest eventowy stateczek, z tego co tutaj widzieliśmy na tym. No, to jest stateczek eventowy. Więc jego nie da się nigdzie jakby zdobyć, nie? Tego stateczku nie da się jakby gdzieś skraftować, czy coś, czy drobnąć na przykład z house chestów. Więc no to jest też dobre, żeby właśnie to sobie kupić i czyli to jest jeszcze bardziej dobre, żeby właśnie go sobie kupić i sprzedać później drożej, nie? Bo tego stateczku jakby no inaczej niż u Luxena się nie da zdobyć. Tak samo jest z Cotton Candy, nie? Nigdzie indziej Cotton Candy'ego nie zdobędziemy jak u Luxiona, nie? Wcześniej on był w Chaos Chestach chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak, on był w Chaos Chestach, ale go oni chyba jakby usunęli z Chaos Chestów i on teraz jest tylko jakby dostępny u Luxiona, nie? Więc tutaj właśnie warto sobie też go kupić, więc no tutaj takie naprawdę dwa dobre przedmioty pod Flux, nie? I pod masterkę też właśnie ten stateczek. Także no, ciekawe przy tej wizycie są przedmioty. No, tutaj kurde, no i ten kostium jeszcze, kurwa, panie. Ja bym mógł, to bym brał wszystko. Tylko tutaj chyba są tylko, jest tylko ten mount, ten statek i ten alej jest tradowalny. Skrzydła i kostium chyba nie. Czyli no, nie chyba, tylko na pewno. Także no. Tutaj warto. Aha, jeszcze ze statkiem chyba dostajemy sail, nie? Więc to też jest kolejne 10 mastery do Geoda i do zwykłego. Także no, to jest good. Ja bym to brał, no. Ja bym to brał. Czyli no, już dwa statki sobie kupiłem, nie? Żeby je później sprzedać, także ten, no, polecam. Ja polecam, także no, wy też musicie sobie spróbować. No oczywiście, jeśli wam nie zależy na fluxie, no to możecie sobie po prostu kupić te rzeczy pod mastery, nie? Także to też jest dobra okazja, nie? Żeby sobie jakby te rzeczy, których nie macie, no bo tych rzeczy, tego Alaya i tego SS-a nie zdobędziecie już, nie? One będą tylko u Luxiona. Więc no, jeśli ktoś z was po prostu kolektuje, czy no, to jakby zbiera te rzeczy, żeby sobie po prostu je mieć, no to teraz po prostu ma okazję, żeby sobie zdobyć rzeczy, których jakby no nie mógł zdobyć, nie? Także no, fajna okazja jest teraz, nie? No, może one tanie nie są, bo 100 końców i 180, no ale przynajmniej są, więc jak ktoś zbiera po prostu, zbiera końce i ma tam jakiś zapas, no to może sobie kupić, nie? Także no, fajnie. I czy coś jeszcze? Chyba tyle. Kolejna, jak już mówiłem, Luxionik do poniedziałku, do resetu, czyli do 13.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączać do klubu. Jak widzicie, tutaj klubik jest cały czas aktywny. Może nie cały czas, bo z rana oczywiście tam dużo osób nie ma, ale po południu zawsze ktoś na czacie pisze, jak widzicie, jakieś tam farmy C4, jakieś tam SSF, jakieś tam GOD Delphs tutaj czasami są robione, także zapraszam. Cały czas zbijamy klub, czyli cały czas zbijamy level klubu, żeby mieć 10, żeby odblokować kolejne rzeczy, także też zapraszam, żeby robić questy w klubie. Tutaj właśnie ten questiki, tutaj akurat trafiły nam się bardzo fajne questiki, czyli tutaj mamy Delphsy, mamy Fire Gemy, mamy Cosmic Gemy i mamy Air Gemy, także tutaj ludzie pewnie teraz robią. No i tak powoli sobie wbijamy właśnie do tego 10 poziomu. I sobie wtedy będziemy mogli nowe rzeczy postawić w klubie, nie? Także tutaj zapraszam do wbijania do klubu. Jak widzicie, też mamy co tydzień giveaway na 1 milion fluxa. Niektórzy powiedzą, że to mało, niektórzy powiedzą, że to dużo. Wszystko zależy od tego. Wszystko zależy od osoby, nie? Także no, jak dla mnie milion fluxa dla nowego gracza to jest na przykład dużo, nie? Może dla takiej osoby jak ja, która jest w endgame, no to nie jest dużo, ale nowa osoba na pewno się ucieszy z miliona fluxa, nie? Także no, wszystko zależy od tego, od tego, jak długo się gra. Także no, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować, komentować i tak dalej. Żółty magiczny guziczek, jak to kiedyś ktoś mówił. No i cóż, na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.